Norbert Jaszczak, 11 Michał Sobek, 14 Hubert Basiura, 15 Michał Groń, 17 Szymon Zuszycki, 19 Wojciech Lydra i 20 Dawid Kędziora. W rezerwie pod 16 Mateusz Kądziołka i 18 Michał Gary. Trenerem drużyny z Białki jest pan Marek Kołodziej, a kierownikiem drużyny pan Mariusz Kalacia. A teraz spójrzmy na składy. LKS Węgrzczanka. 99 numer Jakub Wyroba, 23 Filip Cyganek, 2 Wojciech Jurek, Grzegorz Stasik 11 kapitan zespołu, 5 Konrad Adamczyk, 8 Kamil Oramus, 21 Krzysztof Stus, 9 Kacper Stefanik, 7 Marcin Kowalczyk, 20 Kacper Tatko i 22 Arkadiusz Lebowski. Na ławce rezerwowych z numerem pierwszym Kasper Burkat Atroszczyk, z czwórką Filip Grodkowski, z szóstką Adrian Kot, 14 Karol Sanak, 16 Sebastian Gniadek, 17 Jakub Kot, 18 Karol Kozuba oraz 19 numer Wojciech Dziadzio. Jest tempo Białka. W bramce Andrzej Tupczyk z numerem pierwszym, drugi numer Paweł Marek, 8 Kamil Koziołek. Koziołek na lewej flance, tuż przy linii bocznej, Wojciech Wydra. Dobre zagranie do środka, Hubert Basiura, Wydra, ma trochę miejsca, aby dograć. Wojciech Wydra i jeszcze będzie szansa na dośrodkowanie. Chwila wyczekiwania. Jest gwizdek sędziego. Jaszczak próbuje bezpośrednio uderzyć, ale piłka ląduje bardzo daleko za bramką. Jest zagrać na lewe skrzydło, nie ma spalonego. Już w polu karnym gospodarze i co tutaj będzie? Jaka będzie decyzja arbitra? Było starcie dwójki zawodników. Boisko. Filip Grodkowski pojawi się na murawie. A teraz rzut karny. I Grzegorz Stasik 1-0 dla drużyny gospodarzy. Bezlitośnie wykorzystana jedenastka. LKS Węgrzczanka Węgrzce Wielkie prowadzi w 22 minucie po strzale z rzutu karnego. Znowu ten charakterystyczny atak z lewej strony boiska, chociaż jednak tym razem, jak widzimy, środkiem. Może to przyniesie efekt. Michał Sobek, zagranie teraz i próba oddania strzału, ale ponad poprzeczką. Jest zagranie górą, wybija, wypiąskował piłkę Andrzej Tupczyk, ale wciąż jeszcze w polu karnym kotuje się. I Tupczyk teraz udaje się z tą piłką na przedpole. Wybiega niemalże do końca pola karnego. Tempo Białka w środkowej strefie boiska. Dobre zagranie do Norberta Jaszczaka. Opanował piłkę. Może zagrywać do środka. Jaszczak! Ależ było blisko! Znakomite uderzenie. Niewiele brakło do szczęścia drużynie gości. Jest szansa na atak. Idą trójką zawodników gospodarze. Zagranie, ale tam był, zdaje się, także i spalony. Dośrodkowanie dość niskie. Jeszcze szansa. Grzegorz Stasik dośrodkowuje. Wybija piłkę Andrzej Tupczyk. I znowu strata. Jest szansa. Akcja w polu karnym. I gwizdże arbiter. No i odzyskanie przez WKS Tempo. Norbert Jaszczak i Marek. I uderzenie, mamy bramkę. Jest wyrównanie. 1-1. 37 minuta spotkania. WKS Tempo Białka wyrównuje na wyjeździe. Zdobywcą bramki Hubert Basiura z numerem 14. No, udało się odzyskać Dawidowi Kędziorze. Zagranie do Wydry. Wydra do środka. Jeszcze teraz szansa na 2-1. Dobra interwencja bramkarza. Jaszczak! Jest bramka, chociaż być może był tu także spalony. Zaraz się przekonamy, jaki będzie. Się źle skończyć, gdyby bardziej nacierała Węgrzczanka. I Wojciech Wydra zbliża się już w stronę pola karnego. Wojciech Wydra! Bramkarz to wybija. Marek.
To jest zawodnik doświadczony, 32-letni. I próba zagrania do przodu, ile tylko się da na napastników. Coraz bliżej pola karnego, niedokładnie. Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Kowalczyk, uderzenie z dystansu, ale ponad bramką. Bliżej pola karnego jest dwójka. Wojciech Wydra. Wydra zagranie do środka, jest szansa i czy będzie rzut karny? Leży na murawie w polu karnym. Żółta kartka, niewątpliwie tu będzie rzut karny. Nerwów, rzut karny. Norbert Jaszczak. Norbert Jaszczak! I mamy bramkę, 2-1. Jest bramka dla drużyny gości. 53. minuta spotkania. Norbert Jaszczak wyprowadza WKS Tempo Białka na prowadzenie. WKS Tempo Białka. Ta piłka jest raz po stronie jednych, raz po stronie drugich. Tatko, a teraz w polu karnym już Węgrzczanka. Broni to Andrzej Tupci. Głową jeszcze zażegnuje niebezpieczeństwo. Jeden z obrońców. Wojciech Wydra lewą flanką. Wojciech Wydra. Nadbiega Norbert Jaszczak, aby go wspomóc. Wydra, Wydra, Jaszczak, Norbert Jaszczak, Jaszczak i w boczną siatkę. Któryś ze snajperów Węgrzczanki, to mogłoby być naprawdę niebezpiecznie. Szybko wznowili po ziemi gospodarze i uderzenie. Oj, piłka wprost w słup energetyczny. Jakub Mielec ukarany żółtą kartką za to zagranie. A jednak dogranie w pole karne z poświęceniem Tupczy i wybija nogami. Jeszcze będzie szansa dla Węgrzczanki. Jaszczak, ale się zastawił. Pociągnięty jednak, zakczone. Węgrzczanka. Daleki wykop, ale strata piłki teraz będzie dobra okazja. Norbert Jaszczak, Jaszczak. Zagranie na lewą flankę, Jaszczak, Jaszczak i 3-1. Norbert Jaszczak z drugim trafieniem w tym spotkaniu. WKS Tempo Białka podwyższa prowadzenie do dwóch bramek. 72. minuta. Norbert Jaszczak, no dzisiaj naprawdę jest piłkarzem numer jeden. Michał Sobek próbował przyjąć piłkę. Michał Sobek, Michał Sobek. Oj, niestety, ale tutaj ucierpiał po raz kolejny. Wytworzyło się swego rodzaju, było to dogranie głową, ależ fantastyczne uderzenie. I mamy kolejną bramkę, 4-1. Znakomite uderzenie głową, świetnie wyczuł to podanie. Zawodnik WKS Tempo Białka Jakub Mielec, który, przypomnijmy, wszedł jako zmiennik w pierwszej połowie meczu. Wolnego, chociaż jeszcze kręci się tam Stasik tuż obok niego. Może tutaj jakieś zagranie Grzegorz Stasik, jednak Dziadzio po ziemi! W tym spotkaniu, że po rzutach rożnych także potrafią uderzać, bramkę głową po dośrodkowaniu zdobył Jakub Mielec, ale sędzia kończy mecz. Jednak nie będzie już żadnego stałego fragmentu gry. LKS Węgrzczanka, Węgrzce Wielkie ulega WKS-owi Tempo Białka na własnym stadionie 1-4.